podejrzewałam, że tak to się skończy. No cóż, muszę już ruszać. Co takiego? Jak to się stało? Przecież spadłeś w dół, ten troll. On cię zepchnął w przepaść. Dobrze się czujesz? Twoje starania są nadaremne. Nigdy nie uda ci się pokonać Beliara. Gdzie ja jestem? Witaj ponownie, Mariusie. Widzę, że udało ci się pokonać trolla. Tak, udało mi się. Jaka jest następna próba? Żadna. Nie możemy marnować czasu. Beliar postawił pierwszy krok. Rozpętaj zło, o jakim ten nędzny świat nie śnił. Jak mam go powstrzymać? Cóż, jest pewien sposób. Jaki? Twój dobór, tak jak wiesz, nie jest zwyczajnym toporem. Kiedyś myślał ogromną moc. Jednak gdy trafiłeś trolla, jego energia się wyczerpała. Tak więc będziesz musiał z powrotem przywrócić. W jaki sposób? Rozejrzyj się po tej jaskini. Tutaj został wykończony ten topór. Powstał przy pomocy połączenia ze sobą 5 magicznych kryształów. Każdy z nich ma jedną moc. Ten, komu uda się połączyć wszystkie kryształy, będzie niezwykle potężny. Widzisz te niebieskie słupy światła? To na nich musisz umieścić kryształy. Wtedy topór odzyska swą moc. Chwileczkę. Chcesz mi powiedzieć, że to ja mam znaleźć te kryształy? Tak. Musisz to zrobić, zanim syn Beliary to zrobi. No dobrze. Ale gdzie ja znajdę te kryształy? Za chwilę teleportuję cię do gospody pod martwą harpią. Tam wybożniesz. Gdy nastanie świt, na segmencie będzie leżała mapa. Niech tak się stanie. Aha, i jeszcze jedno. Postaraj się o lepszą broń i pancerz. A topór schowaj na czas twojej podróży w bezpiecznym miejscu. I pamiętaj o strażnikach kryształów. Co?
Jakich strażnikach? No pięknie. Nieważne. Jutro wyruszam. Cała ta sytuacja jest dziwna. Dlaczego właśnie ja? Czyżby to przeznaczenie? Jasna cholera! Okradli mnie, pieprzone złodziejaszki. Chwila, moment. Tego się spodziewałem. Ukradli mapę. Lepiej. Nikt nie chce tego słuchać. Na szczęście topór został nietknięty.